Dzień dobry Państwu. Lorca, Premka ósmego tieru, czołg średni francuski. Temat teraz gorący, ponieważ dopiero co Wargaming dało go do sklepu. Ja dzięki jednemu z Was, dzięki jednemu z moich patronów mam możliwość już ten czołg mieć na stałe. Jak widzicie, tu jest jeszcze wprawdzie dni wypożyczenia 5, ale mam nadzieję, że po jak ten czas wypożyczenia, który dostałem od Wargamingu na zrobienie różnych materiałów minie, to czołg ten zostanie w moim garażu. Jak widzicie, polakierowałem go sobie. Cały czas utwierdzam się w przekonaniu, że jest to przepiękny czołg. No i oczywiście podtrzymuję swoje zdanie, że jest to czołg bardzo sytuacyjny, czołg wymagający, ale wyniki, jakie teraz należy robić, żeby uzyskać odznakę mistrzowską asa pancernego, potwierdzają tylko to, co mówiłem, że jeżeli czołg ten dostanie się w rękę dobrego gracza, to w odpowiedniej sytuacji gracz ten będzie mógł naprawdę wykręcić konkretny wynik. Jak widzieliście na odznakę asa pancernego, widzieliście już M-kę na moim kanale, natomiast dzisiaj mam dla Was dwie bitewki, które wczoraj były rozgrywane na streamie i te bitewki Wam chcę zaprezentować, jak bardzo już wymagania co do M-ki zostały podbite i za ile expa bazowego tych M-ek nam Wargaming jeszcze nie daje. Więc zapraszam na dwie, myślę, że ciekawe bitwy, ale dalej, tak jak mówiłem, jest to czołg nie dla każdego, czołg trudny, czołg sytuacyjny i czołg, który czasami kończy tak, jak za chwilę zobaczycie. Ja pierdolę, na ślepo dostałem. O kurwa. Kurwa GW Tiger. O Boże, nie mogę po prostu grać. 1-7. No i mam dla Was pierwszą bitewkę. Bitewka ta jest rozegrana na mapie Piaszczysta Rzeka w trybie ataku. Jestem na topce, a to jest ważne, bo czołg ten na topie naprawdę zyskuje, jest różnica pomiędzy graniu na topie. No to w sumie ktoś może powiedzieć, każdą ósemką gra się inaczej na topie, inaczej na dychach. Oczywiście, że tak, ale na lorce jest to dość mocno odczuwalne. Przede wszystkim chodzi o to, że mało jest czołgów, mało jest TD-ków, które są w stanie nam przypierdzielić za konkretną ilość hapsów, przez co ta pula hapsów u nas kurczy się do takiej ilości, że już nie możemy sobie pozwolić na przyjęcie jakiegokolwiek strzału, a to jest na magazynku problem. Tutaj tak naprawdę mamy ISU, mamy SU, ale mamy też Crusadera SP. Ktoś powie, Crusader SP, co to jest za arta? No, uwierzcie mi, po rozegraniu już nawet sporej ilości bitew na tej lorce, każda artyleria, każdy hajk jest waszym przeciwnikiem, waszym wrogiem i może wam naprawdę naszkodzić. Tryb ataku na Piaszczystej Rzece nie jest łatwy. Kto grywa te tryby, kto gra tę mapę, kto zresztą bywał u mnie na streamach, wie, że bardzo często drużyna atakująca z góry ma praktycznie, z góry jest skazana na porażkę, natomiast teraz zobaczcie, ja dostałem spota, więc od razu staram się zwiewać. Chodzi o to, żeby szanować HP-ki na tej lorce, ale o, zobaczcie, Crusader SP, dziękuję, 454 i już na samym początku straciłem dużą, dużą ilość tych hapsów, a jest to bardzo problematyczne. Lorka ma małą ilość HP-ków, długo przeładowuje magazynek, trzeba grać nią bardzo rozważnie. Teraz dostałem spota, ale wiedziałem, że KW4 oddał strzał, więc pozwoliłem sobie jeszcze na oddanie dwóch strzałów, ale niestety strzału to nie zrobiło. Coś tam po asyście wpada, teraz mam już 241 uszkodzeń po asyście, ale ja od KW4 się odbijałem. Penetracja oczywiście jest bardzo dobra, ale wielokrotnie już było widać na takich normalnych bitewkach, że celność 0,38 daje się we znaki. Często były takie sytuacje, że na cały magazynek mieliśmy na przykład dwa pudła dinki, jeden strzał z uszkodzeniami, więc snajpienie z lorki jest z jednej strony wskazane w celu oszczędzania hapsów, z drugiej strony problematyczne przez działo. Na razie pierwszym strzałem zgęsiłem tą KW4, teraz się dingnąłem i teraz się wbiłem, czyli macie 2 na 4 pestki, słabo bo słabo, ale na razie 929 uszkodzeń zrobionych. 1-1, najważniejsze grać spokojnie, raszowanie tą lorką jest bezsensowne, o czym przekonywałem się w pierwszych bitwach, jakie rozgrywałem jeszcze
na tym pojeździe, kiedy go bardzo mocno testowałem. Teraz zaczynam raczej, staram się grać spokojniej już pojazdem, aczkolwiek na przykład wczoraj na mapie Malinówka w trybie spotkaniowym zdecydowałem się pojechać wodą, wykonać tak zwany manewr wodny, który często u mnie na kanale możecie zaobserwować, jeżeli gram jakimś mobilnym czołgiem na tej mapie, jaką jest Malinówka w trybie spotkaniowym. No i niestety skończyło się to dla mnie tragicznie, bo spotkałem po drodze T-44 miał taką ilość hapsów, że nie zdjąłem go na magazynek i bardzo długi czas przeładowania magazynka spowodował, że zostałem przez tą T-44 wraz z jakimś wsparciem z ich drużyny wydojony i tyle się moja gra skończyła. Więc niestety cały czas tutaj uwidacznia się brak tej jednej pestki, ewentualnie tego, że czas ładowania magazynka jest długi. Rozmawiałem z paroma osobami, które ten czołg nabyły i większość tych osób ma dokładnie takie samo zdanie, czyli właśnie brakuje jednej pestki, za długo trochę ładuje. Ewentualnie też usłyszałem jedną z opcji, że byłoby możliwe, że można by poprawić tej lorce, jeżeli nie chcą ruszać magazynka, bo uważałem, że to byłoby przegięte, że można by poprawić jej depresję i dać zamiast 8 stopni, co jest i tak już wartością bardzo, bardzo przyzwoitą, dać jej wartość 10 stopni, no bo to by umożliwiło granie jeszcze na wielu miejscówkach, na których teraz zagrać nie możemy. Moim zdaniem to jest też niezła koncepcja, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że zaraz byłby lament, że Lorka to jest kolejna premka OP, zwłaszcza teraz, no jak zobaczycie te wyniki, jakie akurat w tych dwóch bitewkach zrobiłem, jeśli chodzi o expa, no to pokazuje, że dobrzy gracze wykręcają expa jeszcze lepszego. Ale Lorka jest właśnie takim czołgiem, jest czołgiem wymagającym, czołgiem zależnym od matchmakingu, od mapy. Nie jest to czołg idiotoodporny, jak niektóre premki, więc co zrobić? 7 do 7, 2310 uszkodzeń, tyle udało mi się wykampić. O dziwo Crusader SP przestał we mnie strzelać, co jest cudem, bo gdybym mnie wziął cały czas na cel, no to prawdopodobnie bym mnie wcześniej wykończył. A tak trafił mnie raz, nie wiem w co potem strzelał, nie wnikam, cieszę się, że nie we mnie. Mamy 7 do 7, ja mam dwa fragi na koncie i zobaczcie, cały czas staram się grać spokojnie, tylko na chwilkę się wychylam, czy coś będzie w co strzelać, czy też nie. Kontrola oczywiście minimapy, co się dzieje, żeby znaleźć moment, kiedy można skrócić, kiedy można podjechać. Natomiast no, jechanie lorką w takiej sytuacji na pierwszą linię nie ma sensu, bo my jesteśmy czołgiem o bardzo dużej sylwetce. Bardzo łatwo w nas trafić, nie mamy pancerza. Oczywiście to co mówiłem, pada amorak, pada zauważalnie często. Czasami pada silnik, czasami też płoniemy. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że sporo bitew rozegrałem na tych racjach bojowych, zdarzyło mi się zapalić dwukrotnie, więc nie jest to jakaś taka ilość, która by powodowała, że muszę koniecznie wracać do gaśnicy. Nie, jest to po prostu ryzyko. Zgadzam się z jednym z waszych komentarzy, że prowadzenie materiałów eksploatacyjnych za niejednokrotnego użytku, tylko wielokrotnego użytku, które będzie odnawiane w zależności od tego, jakim będziemy jeździć zestawem, co 60 czy co 90 sekund, zmieni troszkę granie i ułatwi, uprzyjemni granie czołgami, które mają wadę, że często na nich pada amurak, tak? Na przykład właśnie Lorka, na przykład taki AMX CDC, no bo teraz jest nieraz tak, że dostaniemy strzał, amurak pada, wykorzystujemy zestaw naprawczy, dostajemy strzał, nie mamy amuraka, jest początek bitwy i cała bitwa jest już dla nas dużym utrudnieniem, bardzo często stracona. A jeżeli materiały eksploatacyjne będą się odnawiały, powiedzmy, nawet co te półtorej minuty, no to po półtorej minuty będziemy mogli ponownie ten magazyn amunicyjny naprawić i dalej być skuteczni w bitwie. Więc jest to wielka zmiana i ten nadchodzący patch naprawdę wpłynie na grę. I nie chodzi już nawet tylko o czołgi lekkie, które tam cały czas próbują być balansowane. Dobra, mamy teraz te 44-100. Bardziej chodzi mi przede wszystkim o... No i kolejny frag, czwarty. Bardziej chodzi mi o kolejne... Znaczy oczywiście o zmianę w matchmakingu, to jest jedna rzecz. Zobaczymy, jak nas będzie rzucać. To wpłynie na odbiór gry na poszczególnych pojazdach. Ale zamiana właśnie materiałów eksploatacyjnych na wielokrotnego użytku to również zmieni trochę rozgrywkę. I będzie wiele pojazdów, którymi chętnie bym pograł, którymi będę chciał pograć po zmianach nawet samej mechaniki gry, tak, na samego matchmakingu, nie tyle samych pojazdów,
Aczkolwiek no tyle nowych czołgów trzeba będzie kupić, tyle nowych, tyloma artami zagrać po zmianach, że na wszystko brakuje kredytów. Zacząłem teraz akcję zbierania kredytów, odkładania, no ale mam ich dopiero troszkę powyżej 2 milionów, a chciałbym uzbierać tak około między 30 a 35 baniek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, że jest to wiele, wiele grania. Wyjeżdżam teraz na tego Crusadera SP, który mnie strzelił. Wykańczam go, robię piątego fraga, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska pierwszej klasy oraz high caliber, 4330 punktów uszkodzeń własnych, do tego 1276 uszkodzeń po asyście oraz 5 fragów dało, zobaczcie, 1404 punkty bazowego expa i za to jest pierwsza klasa. To pokazuje, że właśnie bardzo dobrzy gracze wywindowali już wartość expa potrzebną na M-kę. Obstawiam, że pewnie trzeba mieć tutaj około 1500, może powyżej 1500 tego bazowego expa, żeby mieć asa pancernego. Ja w każdym razie M-kę zrobiłem wcześniej, więc z tego powodu się cieszę. Tak wyglądała bitwa na piaszczystej rzece. Jak trochę pokampimy, to coś tam postrzelamy, a teraz zapraszam na jeszcze jedną bitewkę. Mamy mapę tym razem Redshire, ale losowanie dalej jest na topie, to ma duże znaczenie i znowu jest tylko po jednej arcie i znowu w drużynie przeciwnej jest Crusader SP. Lubię tą mapę z tej strony, moim zdaniem strona ta ma przewagę, więc oczywiście pojadę na charakterystyczną kamperską górkę. Chociaż tęsknię za starym Redshire, można było tam też fajnie zagrać, zwłaszcza od góry. Jadąc zestawem medów można było fajnie zagrać agresywnie, to mniej więcej były okolice, o ile dobrze pamiętam, D0, C0, stamtąd można było fajnie pushować, ale Wargaming mapę te zmienił już dawno temu, dla jednych lepiej, dla drugich gorzej. Ta mapa jest ok, aczkolwiek na starej mapie również bardzo chętnie bym sobie pograł, bo też były tam możliwości taktyczne, których już tutaj mieć nie mamy. Dobra, podjeżdżamy tutaj pod górkę oczywiście i teraz tak, rozmawiałem jeszcze z Wami na temat tego, czy lepiej jeździć z optyką na niej, czy lepiej jeździć tak jak na przykład ja mam, czyli stabilizator, skupiaczkę i wentylację. To jest Wasza decyzja, czy chcecie bazować na lepszym zasięgu widzenia i sami sobie spotować, aczkolwiek przypominam, że Lorca nie ma rewolucyjnego kamuflażu, jest to duży czołg, który łatwo wyświecić. Czy chcecie po prostu mieć działo, które lepiej Wam się będzie skupiać? Mnie skupianie działa na tyle irytowało, że postanowiłem właśnie zrobić sobie taki zestaw, ale jeżeli wolicie zestaw z optyką, to Wasza sprawa. Jeżeli wolicie na przykład optykę zamiast wentylacji, no to po to jest wyposażenie, żebyście dobierali je do własnych potrzeb. Nie ma moim zdaniem czegoś takiego jak jeden żelazny zestaw na lorkę. Nie, każdy może dobrać tak jak preferuje. Jeżeli ktoś ma ochotę lornetkę, to może i lornetkę, aczkolwiek ja bym wolał mimo wszystko optykę zamiast lornetki, ale to oczywiście droga wolna. Ja gram tak, jak gram na takim zestawie i gra mi się na nim dobrze. Lepiej niż na zestawie z osłoniętą optyką, ale jeżeli komuś się gra lepiej na zestawie z osłoniętą optyką, to też będzie zestaw na pewno godny polecenia. Teraz sobie wykorzystuję to, że mam przestrzał, wykańczam fałeczkę, 1144 uszkodzenia zrobione i wbijam jeszcze jedną pesteczkę w Emila. No i ładujemy. Czas ładowania ponad oczywiście 30 sekund. Przy moim zestawie jest to 31 sekund, tak? Czyli mam tutaj biję, wentylację, no i racje bojowe. A to i tak jest długo, a bazowe 36, 5 sekund dłużej. 3-0, na razie sytuacja wygląda całkiem dobrze. Zobaczymy, jak się dalej potoczy. Staram się szukać przestrzału na tych przeciwników, którzy tam są zmuszeni do odwrotu. Baza jest kapowana, ale oczywiście jest to tryb spotkaniowy, więc póki jest jeden czołg, to mam jeszcze sporo czasu. Pierwszy strzał w Emila nieudany, drugim trafiam. Teraz Emil troszkę tutaj mnie oszukał, dignąłem się od niego, prawdopodobnie w lufę strzeliłem i ostatnia pestka, udaje się trafić, dobić. Zrobiłem drugiego fraga, mamy 4-2, tamte moje czołgi ciężkie, w ogóle linia 9-0 bardzo mocno pusznęły, wygrały tamtą stronę, mamy 5-2 przewagę. No ale oczywiście pamiętajmy, że tutaj jest kap, przy kapie zbyt dużo czołgów nie ma, FCM i VKP na linii 1, WZ gdzieś tam w krzaku stara się spotować, 6-2. W kapie jedna osoba na razie, podjeżdżam troszeczkę bliżej, żeby ewentualnie zobaczyć, co się dzieje. Jest SP1C, więc
Widzimy, że w kapie jest na razie tylko Kernaveron. Szukam, czy mam jakiś przestrzał na Super Persa. Nie ma. Ale sprawdziłem, że teraz jest przestrzał na tam, na Erhamika, więc podjeżdżam. Będę chciał wykorzystać to, że Tedek niemiecki jest na spocie. Kupiam sobie działko i leci. Pierwszy strzał trafiony. Drugi strzał pewnie też był trafiony, ale zniknął Erhamik. No i teraz wykorzystuję, że jest Skoda na podświetleniu. Niestety ostatnia pestka Siedlinga. To mnie nie dziwi. Ktoś powie, no dobra, jakoś tam pod jakimś kątem, przecież to też papierowy czołg. Można by powiedzieć, że powinienem się wbić. Ale to jest częste na magazynku, że jakiś tam... Że tak naprawdę rzadko kiedy magazynek wchodzi cały, czego mi jeszcze przykład. Nawet tutaj dingając się od papierowego czołgu. Jest 3, nie przycelował dobrze, udało mi się uciec. Oszczędzić trochę hapsów, to jest ważna rzecz. Strzał od ISA 3 by mnie pozbawił praktycznie 1/3 mojej puli. Jest teraz ta Skoda, która dingnęła. Strzeliłem w nią raz. Liczyłem, że teraz mogłem już ją dobić, żeby skończyć lufę, aczkolwiek wolałem zostawić sobie jedną pestkę więcej przy walce ewentualnie z tym Kernaveronem, a wiedziałem, że Skoda właśnie zaraz zostanie dobita, tak się staje. Wyjeżdżam teraz na Kernaverona, jest do mnie tyłem, jedna pestka, teraz będę starał się go zgęścić, druga pestka i trzecia idealnie wbita. Ten przestrzał 2,5 sekundy pomiędzy pociskami to jest miła rzecz, fajnie, że Wargaming nie dał tutaj ten prawie 2,8, tylko te 2,5 sekundy... Ma znaczenie. Teraz staram się tutaj gdzieś właśnie tak troszeczkę w dole pojechać, żeby Kernaveron miał we mnie trudniej trafić. Widzę, że SP1C jedzie na wariata, będzie chciał pewnie się we mnie bić. Tu ryzykowałem, oczywiście mogłem dostać pewnie podpałę. Zbieram jeden strzał. Na szczęście tylko jeden strzał. 3746 uszkodzeń, tyle mam zrobionych. Kolejne uszkodzenia jakieś tam po asyście wpadły. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze to coś. 11-6. Sytuacja na bazie wydaje się być opanowana. Podjeżdżam teraz, żeby zobaczyć, w co można strzelać. Jest Super Pershing, jest pilot. Najpierw robię tak, że zobaczcie, strzelam raz pilota, pilot ma niewiele hapsów, więc już nie marnuje pestki, taranuje pilota, strzelam w Super Pershinga, kolejna pestka w Super Pershinga i dzięki temu, że tą jedną pestkę oszczędziłem na pilocie i wykorzystałem masę swojego czołgu, mogłem skończyć Super Pershinga i tym wyjazdem zakończyłem żywot dwóch czołgów przeciwnika. I to jest właśnie piękne w magazynku, że w drugiej fazie bitwy często możecie nawet tak małym magazynkiem, który ma 4 pestki, wykończyć więcej niż jeden pojazd. Dlaczego staranowałem tego pilota? No bo miał mało hapsów, ale warto też pamiętać, że lorka, jak sama nazwa wskazuje, waży około 40 ton. Jest to konkretna masa. I to masa, która ładnie się rozpędza do też bardzo przyjemnej prędkości, więc naprawdę, mając tak mało pestek w magazynku, warto wykorzystywać to, że ładnie można nią taranować, bo oszczędzicie nieraz dzięki temu na przykład jedną pestkę, tak jak ja zrobiłem to w tej sytuacji i zmienia to wiele. Teraz i z trzeci, dobijam go, wygrywam 15-6, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła również odznaka pierwszej klasy, pierwsza odznaka biegłości, czołgista, snajper oraz high caliber. 191 uszkodzeń po asyście, pamiętajcie, tam były 5 fragów i 5560 uszkodzeń własnych dało 1401 punktów bazowego expa. No i oczywiście M-ki też nie było. W poprzedniej bitwie było chyba 1404, tutaj mamy 1401, czyli na M-eczkę pewnie potrzeba więcej, ale... Ja, mi już tak na tym nie zależy, bo asa pancernego mam. Uważam, że 5560 to jest bardzo przyjemny wynik. Oczywiście myślę, że w różnych cyklach u wielu youtuberów, którzy pokazują nie swoje bitwy, znajdą się w jakiś tam znajdą się bitwy, gdzie gracze na tej lorce będą wykręcali jeszcze lepsze wyniki. Ale mój kanał prowadzę bazując głównie na swoich powtórkach, chociaż też będę starał się coraz więcej pokazywać jakichś bitewek waszych, które w jakimś stopniu mi zaimponują, aczkolwiek od wielu lat prowadzę te materiały na podstawie swoich przemyśleń, swojego odczucia, chcę mieć doświadczenie na jak największej ilości pojazdów i mimo, że nie jestem jakimś graczem fenomenalnym, to mając ponad 50 tysięcy bitew i ogrywając każdą klasę w tej grze, każdej nacji, mam chociaż pewne doświadczenie i o niektórych czołgach, a praktycznie o większości pojazdów w tej grze mogę parę słów powiedzieć. Póki co jest to najlepsza bitwa moja, jaką udało mi się na tej lorce wykręcić.
Jak widzicie, na odpowiednim losowaniu, na odpowiedniej mapie można zrobić. Będę starał się zrobić jeszcze lepszy wynik. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Dwie bitewki, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i oczywiście zachęcam do dyskusji. Czekam na to, jakie są Wasze opinie. Czy zauważyliście, że jak gracie teraz randomy, że tych lorek pojawiło się dużo, czy też nie? Czy sobie kupiliście? Jeżeli kupiliście ten czołg, napiszcie mi proszę w komentarzu, jakie są Wasze wrażenia z gry. A jeżeli go nie kupiliście, to dajcie też znać, dlaczego nie chcecie tego czołgu zakupić i jak walczy się Wam przeciwko tej lorce. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. No i widzimy się w kolejnych filmach z gry World of Tanks, ale nie tylko. Zachęcam Was, zerknijcie również do playlist z innych tytułów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!